No jestem z jednej strony bardzo zadowolona, a z drugiej no przykro mi, że zabrakło medalu. Dam siebie wszystko i wiem, że dziewczyny również bardzo dobrze. Aurela pojechała ten wyścig, Kasia i reszta ekipy. No cóż, dzisiaj zabrakło. Być może mam gdybać, czy ze względów taktycznych pojechałam dobrze, czy może za szybko zaplanowałam tą ucieczkę, ale dzisiaj tak mi serce podpowiadało i w tym momencie spróbowałam zaatakować. I odjechałam. Być może za dużo pracowałam na samym początku. Być może wtedy, kiedy przyjechała do nas Van der Breggen i później z Prat za nią pojechała, dałabym radę utrzymać im koło, bo najpierw z Prat z nami nie współpracowała, tylko jechała na kole. Więc możemy teraz gdybać. No cóż, piąte miejsce. Z jednej strony najlepszy mój wynik, a z drugiej strony było bardzo blisko medalu. No właśnie, trochę na tych podjazdach ci zabrakło, bo musiała się gonić, ale na zjazdach i ta waleczność niesamowita. Właśnie na zjazdach jeszcze muszę popracować nad zjazdami, myślę. Jest dużo rzeczy, które muszę poprawić. No ale bardzo chciałam pojechać dobrze i miałam nadzieję, że może dojdziemy Tatianę Gudercą i uda się wywalczyć brązowy medal, no ale cóż. Kasia, gratulacje, bo przed chwilą tutaj Ania Plichta płakała, mówiąc, że ze szczęścia, że tobie udało się osiągnąć taki dobry wynik, a zawsze się od ciebie wszystkie młodsze dziewczyny uczyły, więc naprawdę możesz się cieszyć. Naprawdę przed chwilą tak było. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że to będzie przesłanie, że w wieku iluś tam lat można też ciągle iść do przodu i powalczyć na świecie. Nie tylko najmłodsze zawodniczki i trzeba zawsze wierzyć i iść do przodu. Tak, wiem jeszcze, że rozmawialiśmy o jednym planie na T, który mi powiedziałeś. Mam nadzieję, że tamtąd zrzucę z 5 kilo i będę w lepszej predyspozycji i właśnie na tych podjazdach jeszcze lepiej będę dawała z siebie wszystko. No tak, kariera w moim przypadku zaczęła się po 30. Tak jak moja mental coach powiedziała, teraz okres na zbieranie plonów, bo zdążyłam siać bardzo długo, bo ponad 20 lat. Więc myślę, że kto wie, może jeszcze coś w życiu zbiorę. To jest życiowy sukces, tak odbierasz? W tej chwili powiem szczerze, że bym tego nie powiedziała, bo nawet nie dotarło do mnie to, że jestem piątą zawodniczką świata. Ja ciągle powtarzałam, że moim życiowym sukcesem jest 6. miejsce na Flandrii. Ale tutaj powiem szczerze, że nie spodziewałam się tego takiej predyspozycji. Wierzyłam, że jestem w dobrej dyspozycji, ale nie wiedziałam, że tak dobrze pojadę na tych długich podjazdach, ponieważ jestem bardziej, okej, klasykowcem, a ten wyścig był ewidentnie pod górali. Więc pod tym względem jestem zadowolona. Bym musiała zgrać jeszcze dane. Chyba tak. Znaczy, na samym końcu 2 km do mety, kiedy próbowałam przyspieszyć pod ostatnią hopkę, złapał mnie skurcz, co miało pierwszy raz w moim życiu, więc tak, po tym mogę stwierdzić, że tak. Dziękujemy bardzo, gratulujemy.